Witamy wszystkich w programie Kreatywny Maluch. Wita Natalka, Ola i pani Ewa. I wita was dzisiaj pies. Widziałam już pan panda. No gdzież panda z takimi uszami sterczącymi. Piesek. Piesek, który może ciach szczypnąć, z którym może się z nami pobawić, albo po prostu potowarzyszyć nam, kiedy nam się troszkę nudzi. I my sobie dzisiaj takiego pieska zrobimy. Co wy na to? Mi się nie nudzi, bo moja mama w tym dniu kupiła taką jedną rzecz i tam jest takie wielkie pudło i ja tam pokładam poduszki i koce i wtedy tam nie mój blat tam upał w tym pudełku. A, no super, dobrze, dobrze. Ale może przyjdzie taki moment, że się nudzić będziesz, albo nudzą się dzieciaki przed telewizorem, to na pewno zajęcie będą miały. Takim psiaczkiem. Dobrze, słuchajcie. To co, zaczynamy? Z czego robimy pieska? Z papieru. Oczywiście, że z papieru, bo papier to jest taki materiał plastyczny, że wszystko z niego da się wyczarować i my dzisiaj czarujemy psa. Wybieramy sobie kolor pieska, jaki będzie miał sierść. Dobrze, i popatrzcie, co robimy. Kartkę składamy wzdłuż na pół. Równiutko, równiutko, równiutko. Dobrze, zaginamy przez środek. Co robimy dalej? Rozkładamy i teraz jedną krawędź do środeczka. Drugą krawędź do środeczka, równiutko. I na pół. I nasza kartka została złożona, tak? No to teraz pasek, który powstał, składamy raz na pół. I na zewnątrz, żeby nam się trochę to rozmiękło. O. I drugie tak samo. Najpierw do środka, żeby był taki papier bardziej plastyczny do wyginania, a potem na zewnątrz. Składamy i zobaczcie, już pyszczek naszego psa jest gotowy. No to teraz co robimy? Co robimy? Musimy poprzyklejać poszczególne elementy. Od czego zaczynamy? Od języka. Bierzemy klej. Smarujemy tylko tutaj troszkę. Dobrze? Tak. Smarujemy tylko troszkę. O. I przyklejamy język. Super, to teraz tak, mamy już języczek przyklejony, zamykamy buzię i na buzię co trzeba nakleić? No na przykład nosek. Przyklejamy nosek, ja kleju pożyczę, tam się zepsuł. Przyklejamy co jeszcze? Oczy, ale ja bym proponowała też łapkę. Czy bez łapki będzie piesek? Bez łapki. No to jak ktoś chce, tak? Może z łatką czy bez łatki? Z łatką. Z łatką? Proszę, masz łatkę na oko. Jedną sobie naklej. Ty bez łatki, tak? Proszę. Ja też z łatką. Przyklejamy teraz oczka. I teraz tak, Natalka jako, że ma białe, to białego oczka nie będzie widać, więc Natalciu, ja proponuję, żebyś tu tutaj sobie to oczko tak obrysowała czarnym. Już widać, prawda? No i co, malujemy w środku oczka czarne źrenice. Mamy
nos, mamy oczy, mamy język, ale nasz pies to jeszcze nic nie słyszy, a przydałoby się, żeby słyszał, prawda? To co przyklejamy? Przyklejamy uszy. Mój piesek gotowy, Natalki piesek też gotowy. Hał, hał. A możesz dorysować? Macie markery, piesek może mieć buzię, wąsy, co tylko sobie zażyczycie. Piegi. Paluszki wkładamy tutaj w otworki, które powstały, tak? I psy gotowe do zabawy. Hał, hał, zjadłbym coś chciał, na przykład klej, bo może jestem psem, który lubi pożerać kleje. Olcia, znalazła miejsce, tak? Mój pies by wrócił klej. Tak? Dobrze, z wami się już żegnamy i zapraszamy na następne spotkanie. Pa, pa.